Tak się propozuje inną metodą demograficzną. Natomiast te międzynarodowe się propozuje tą metodą, którą teraz zresztą koledzy wpuszczają. W filmach, tak. Tam to było 2000. Tak, obszernie omówione. W każdym razie chodzi o to, że no, zaczęło się wprawdzie na Majdanie, ale też to był ciągle konflikt wewnętrzny. Więc ja tego sobie nie zaliczam jako praktyczną weryfikację tego punktu krytycznego, no ale w tym roku, a to ostatecznie początek się zaczął w zeszłym, czyli nawet z dokładnością do biednego roku by się zgadzało. A że to już jest międzynarodowa sprawa, no to jest oczywista od momentu, kiedy sprawa Krymu wypłynęła. Tam już są te, już nie tylko ci samoobrońcy przebrani w te survivalowe stroje, prawda, jak to pięknie powiedział prezydent Putin, ale no już w tej chwili tam oficjalnie zjeżdżają wojska Federacji Rosyjskiej. Przynajmniej już temu nikt nie zaprzecza. No i teraz to już jest niewątpliwie konflikt międzynarodowy. Tylko proszę zauważyć, jest rzecz ciekawa. Te wszystkie militaria to są gadżety. Póki co to strzały padły i trupy tam około 100 czy ponad 100 ludzi w Kijowie. W momencie, jak to jeszcze był konflikt wewnętrzny. Do dziś nie wiadomo, kto i na czyj rozkaz strzelał, ale ewidentnie była to prowokacja, bo ci tak zwani snajperzy strzelali i do demonstrantów, i do berkutowców. No więc to nie wiadomo, kto to był. Jeszcze na razie to traktuję jako wewnętrzną sprawę. Natomiast tam, gdzie już jest konflikt ewidentnie międzynarodowy, to znaczy Wojsko Federacji Rosyjskiej z jednej, ukraińskiej z drugiej, rozbrajanie, to tutaj tylko parę strzałów w powietrze padło. Na szczęście nie ma żadnych ofiar, więc jest to typowa wojna psychologiczna z użyciem gadżetów, różnych dekoracji, no bardzo dobre określenie, survivalowych. One w każdej chwili mogą być użyte. Tak jak w teatrze, prawda? Jak w pierwszym akcie wisi na ścianie strzelba, to prawdopodobnie najpóźniej w ostatnim wypali, ale nie wiadomo. To może być rozwiązane również metodami wojny informacyjnej. Prosimy, prosimy. Dobry wieczór. Z tego by wynikało, proszę Państwa, że Rosja, czy Rosjanie, nauczyli się sprawnie rozgrywać konflikty przy pomocy metod wojny informacyjnej. I to jest nowe, bo dotychczas ich ulubioną metodą były metody energetyczne. Ze strzelaniem, z trupami. Teraz bynajmniej. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale na razie im to bardzo sprawnie wychodzi informacyjnie. No, nauczyli się. Zrozumieli, że im dwa razy imperium rozwalono przy pomocy metod wojny informacyjnej i nic im ta energetyka, czyli potęga militarna nie pomogła, no to się teraz nauczyli. To jest pewna nowa jakość. Już ściągnąłem najnowsze dane za zeszły rok gospodarcze i będę liczył, może za dwa tygodnie już Państwu pokażę wyniki. No, obliczenia na koniec zeszłego roku, czyli prawie że aktualne. I co z tego wyniknie? W każdym razie mogę powiedzieć jedno, że według tych moich wyników
konflikt się będzie zaostrzał, a nie uspokajał, to jest jedno. A po drugie, że tutaj na wygraną, przynajmniej w horyzoncie taktyczno-operacyjnym, ma szansę Rosja właśnie. Zachód będzie przegrywał. Taka... W informacjach z mediów widać, że jakby Unia Europejska i Zachód jest dwa kroki do tyłu przed krokami Rosji. Trzymamy. Tak, ale to nie tylko. Tak jest układ sił międzynarodowych. Przede wszystkim z powodu dynamiki zmian. Bo tu decydują nie tylko aktualne potencjały, ale przede wszystkim dynamika zmian. Bo dynamika zmian jest taka, że Chiny przede wszystkim idą do góry. Ameryka idzie w dół. Unia też w dół. Unia też w dół, ale wolniej niż Ameryka. Dlatego kombinuje, jakby tu Amerykę oszukać ewentualnie. Ale niektórzy kombinują, aby się spod kurateli amerykańskiej wyzwolić. Mam tu na myśli Niemców przede wszystkim. No, jeśli chodzi o Rosję, to ona też idzie w dół, ale wolniutko. Także względne, o cholera, to cieknie. Jakby była jakaś szklanka wodna, bo szkoda, żeby to wyciekało. To powinno do gardła wyciekać. No, dziękuję bardzo. A nie na stół. No więc, proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że będzie się to zmieniać. Jest dynamiczna. Natomiast jeśli chodzi o nasze rozważania, one mają no, bardzo istotne znaczenie. Tutaj nawiązał do tego, o czym powiedziałem na samym początku, że po prostu od mniej więcej epoki Wielkiej Rewolucji Francuskiej, tak ona jest nazywana, i niewątpliwie jest wielka, jeśli chodzi o skalę jej skutki, oraz, co trzeba koniecznie również podkreślać, epoki naszego Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja, po prostu rozpoczął się już w całej Europie proces formowania nowoczesnych narodów. I tutaj właściwie ten proces przebiegał dwoma metodami. Jedną metodę, którą nazwałbym francuską, a drugą metodę, którą nazwałbym polską. Mianowicie, proszę Państwa, zacznę od polskiej i powołam się na Karola Marksa. Karol Marks napisał, że historia nie zna w przypadku podobnej szlachetności szlachty, jaki dowód dała polska szlachta w epoce Konstytucji 3 maja i Sejmu Czteroletniego, że dobrowolnie, z własnej woli zgodziła się podnosić niższe warstwy, niższe stany, jak to się u nas nazywało, i dzielić z nimi swoimi przywilejami. Najpierw oczywiście chodziło o mieszczaństwo, które już w epoce Sejmu Czteroletniego wiele praw przyznano. Później wzięto też w obronę chłopów. No i potem w miarę upływu czasu chodziło i o chłopów, i o robotników, czyli o ich wzrastający udział w pełni życia narodowego, nowoczesnych narodów. I szlachta to zrobiła bez rewolucji, bez nacisku ze strony mas chłopskich czy mieszczańskich. No Polska po prostu nie miała rewolucji burżuazyjnej, bo ona była niepotrzebna. Ale te zmiany były na tyle daleko idące, że sąsiednie
reakcyjne państwa no, uznały się zmuszone do interwencji zgodnej. Sytuacja była taka, że po prostu zarówno z Rosji, jak i z Prus chłopi uciekali do Rzeczypospolitej i to groziło częściowym wyludnieniem obszarów przygranicznych tych państw. Więc to po prostu monarchie absolutne, które absolutnie nie życzyły sobie zmian żadnych społecznych, uznały, że muszą interweniować. To był jeden prosiwy. Jakieś krzesełko jest? Nie ma. No to kolega nam sobie przyniesie. A tu ktoś jest na przeciwko? Nie, sprawdzam wszystkie. No to piętro niżej na wprost. Więc proszę Państwa, to jest ważna sprawa, że na to zwrócił uwagę Marx, którego nie można uznać ani za polskiego nacjonalistę, ani za rzecznika szlachetczyzny polskiej w żadnym wypadku. I specjalnie się na niego właśnie powołuje, bo był bystrym obserwatorem, takim można powiedzieć w tym wypadku całkowicie obiektywnym. A wyczulonym na sprawy społeczne niejako z urzędu. To była polska droga, a druga droga była francuska. Polska właściwie poza Polską, to nie wiem, czy gdziekolwiek miała zastosowanie. Jeżeli ktoś zauważył, to niech o tym powie. No ja nie znam. Ale francuska droga no właśnie zdobyła sobie ogólne uznanie. A była to taka droga, że te stany uprzywilejowane, to znaczy przede wszystkim szlachta, no i duchowieństwo, z tym, że wyższe duchowieństwo było głównie, wywodziło się ze stanu szlacheckiego. Oczywiście przedstawiciele tych niższych stanów też mogli zostawać duchownymi natury rzeczy, ale rzadko kiedy robili większą karierę, bardzo rzadko kiedy, zwłaszcza jeśli chodzi o hierarchię. No i te stany panujące, to znaczy przede wszystkim szlachta właśnie i to wyższe duchowieństwo, nie były skłonne rezygnować ze swoich przywilejów. No i trzeba im je było odbierać razem z głową na gilotynie, można powiedzieć. Bo te sprzeczności społeczne tak narastały, a w dodatku trzeba pamiętać, że przeciwnicy to obserwowali, wykorzystywali, bo pamiętajmy, że Francja pod koniec XVIII wieku to było pierwsze mocarstwo Europy. Nie mówię świata, dlatego że w tym czasie jeszcze być może pierwszym mocarstwem były Chiny. One dopiero w XIX wieku były rozwalane, rozkładane przede wszystkim od strony moralnej, wojny opiumowej i tak dalej. Ale jeszcze koniec XVIII wieku to jeszcze Chiny były pierwszym mocarstwem. No ale no, tutaj na terenie europejskim i okołoeuropejskim to niewątpliwie Francja była pierwszym mocarstwem. I głównym jej konkurentem w tym czasie była Anglia, a właściwie Zjednoczone Królestwo. No i Zjednoczone Królestwo wtedy doznawało przyspieszenia rozwojowego w związku z rewolucją przemysłową, która się w Anglii właśnie zaczęła. No i w tej sytuacji oczywiście Zjednoczone Królestwo szukało wszelkich możliwych sposobów, żeby no, tego głównego swego przeciwnika do panowania nad przynajmniej Europą i tą częścią świata rozwalić. Podobnie zresztą jak Francja. Przecież proszę Państwa, w XVIII wieku
To jest wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I w czasie tej wojny właśnie Francja, ściśle mówiąc flota, armia francuska, pomagały tych rebeliantów. Tu jakoś nie było feudalno, powiedzmy, monarchicznej solidarności. Decydowały geopolityczne względy. No ale później oczywiście Wielka Brytania robiła co mogła, żeby rozwalać od środka Francję. No i tutaj cała ta historia, jak wykorzystywano do tego loże wolnomularskie na przykład obrządków Wielkiego Wschodu na terenie Francji. No i przede wszystkim wspomaganie wszelkiego rodzaju irredenty wewnątrz Francji. W okresie Francji Królewskiej kanały wpływu brytyjskie wspomagały ruchy wywrotowe antykrólewskie, a w momencie jak zwyciężyła rewolucja, no i nagle się okazało, że ta rewolucyjna Francja wcale nie rezygnuje z prowadzenia francuskiej polityki imperialnej, czyli można powiedzieć, że trochę się Zjednoczone Królestwo zbudziło z ręką w nocniku, bo jeszcze silniejsza była ekspansja tej mieszczańskiej Francji, no to wtedy zaczęli wspomagać royalistów. Udzielili azylu oczywiście royalistom francuskim. W Kanadzie? Nie, nie tylko na terenie również metropolii, jak najbardziej. Przecież Ludwik XVIII nie siedział w Kanadzie, tylko w Zjednoczonym Królestwie. Tu. No i proszę Państwa, znaczy późniejszy Ludwik XVIII, wtedy to jeszcze nie był. No i później jak znowu powstała cesarska Francja, to za wszystkimi koalicjami antynapoleońskimi stała Anglia. Jej pieniądze, to znaczy jej przemysł przede wszystkim, bo same pieniądze bez przemysłu niewiele znaczyły. I proszę Państwa, później rozpoczyna się ten proces w skali całej Europy. Powstają ruchy narodowe i ruchy klasowe, które w sposób naturalny właściwie się łączyły na początku. My już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, co się działo w XX wieku, w drugiej połowie XIX, że te ruchy się między sobą zwalczały, a epigoni ich do dzisiaj w Polsce na siebie szczekają namiętnie. Lewica, prawica tak zwana. Ale teraz to już jest farsa lewicy i farsa prawicy, bo tu prawdziwej lewicy ani prawicy w Polsce nie ma. I chyba i w Europie nie ma. Przepraszam, ale to chyba trochę dziwne. Przecież nasza kultura to jest tak przesączona romantyzmem, tą pierwszą połową XIX wieku, kiedy to wszystko było złączone, więc powinniśmy jakoś mieć zakodowane, że no to tak, tak. Powinno pasować coś. No rację, jak najbardziej. A tak tymczasem? A tymczasem jakoś nie. Tak jest, tak. No, naturalnym biegiem tak powinno być. No ale proszę Państwa, no tak się potem nie stało. Chociaż na początku się wykluwało. To znaczy, proszę Państwa, przypomnę, bo kiedyś żeśmy to nawet tutaj omawiali. Ale przypomnę Wam, że no weźmy tak zwaną pierwszą międzynarodówkę, której pełna nazwa brzmi Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników. Pierwsza międzynarodówka.
No i to Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników działało w okresie 1864. Dość krótko działało, bo tylko do 1976 roku. Co mogłoby się wydawać nawet trochę dziwne. Ale tutaj zwrócę uwagę na datę powstania. Otóż pierwsza międzynarodówka została utworzona przez Karola Marksa na wiecu zwołanym dla poparcia polskiego powstania styczniowego, czyli dla ojców założycieli ruchu robotniczego, późniejszego, później zwanego ruchem też komunistycznym. Popieranie ruchu narodowo-wyzwoleńczego polskiego, a pamiętajmy, że 64 rok to jest okres, kiedy no właśnie biali w powstaniu styczniowym mieli więcej do powiedzenia, bo w pierwszym okresie czerwoni, a później biali, ale Marks nie robił różnicy. Chodziło o to, że był to ruch narodowo-wyzwoleńczy. I co w tym momencie, proszę Was, do czego przystępuje międzynarodowa reakcja? I podam Wam tu precyzyjną cybernetyczną definicję pojęcia reakcji w ogóle, a międzynarodowej reakcji w szczególności to również tyczy, opartą o cybernetyczną teorię systemów autonomicznych Mazura, bo tylko tam to precyzyjnie wychodzi. My do tego, do omawiania tych problemów przystąpimy, proszę Państwa, jak tylko skończymy sprawy nauki o cywilizacjach, czyli no w tym semestrze na pewno, i potem będziemy omawiać tamte sprawy. Dzisiaj po prostu podam tylko definicję, bo ona tu pasuje i uniezależnia nas od wszelkiego rodzaju stereotypów propagandowych. Otóż, proszę Państwa, siły reakcyjne to są te wszystkie siły, które starają się maksymalnej ilości ludzi odebrać ich moc swobodną i skumulowaną przez nich energię swobodną. Znaczy, ja myślę, że trochę czujecie, o co tu chodzi. Chodzi tu mianowicie o to, że ludzie pracując, działając, przetwarzają moc, akumulują energię. Część tej energii musi być zużyta jako tak zwana moc jałowa. W przedwojennym słownictwie wojskowym to się nazywało w wypadku jednostek wojskowych fundusz wegetacyjny. To jest to, co musi zużyć dany system po to, żeby w ogóle istnieć. Czyli siły, jeszcze raz, siły reakcyjne to są te siły. Aha, proszę, chcę, żeby już od razu dyktować. Dobrze. Przez siły reakcji krajowej i międzynarodowej. Tu się uniezależniamy od wszystkich stereotypów ideologicznych. Rozumiemy te wszystkie siły społeczne, które dążą do odebrania możliwości sterowania własną mocą i energią swobodną. Przez jak największą ilość ludzi. Kryterium jest statystyczne i absolutnie wyprane z emocji, ale ma bardzo daleko idące konsekwencje. Bo w tym się mieści i wyzysk klasowy, i wyzysk międzynarodowy, i ono się dziś wyraża w haśle
którego jeszcze nie będę dyktował, ale później do niego przyjdziemy, że klasy proletariusze nie prowadziły do powstania socjalizmu, a całe narody proletariusze dzisiaj prowadzi do powstania nacjokratyzmu. Ale to wszystko sobie podefiniujemy porządnie, ale to już się nadaje wręcz na hasło. Całkowicie nowe, bo nieużywane w tej chwili. I międzynarodowa reakcja zrobi wszystko, żeby takiego hasła pobieg ten mainstreamowy nie dopuścić. Ze zrozumiałych względów. No, z definicji musi tak robić. Nie dlatego, że ona jest strasznie zła, zwyrodniała. Zauważcie, że ja tu unikam ocen. Ja tu stwierdzam fakty po prostu i podaję definicję. Czyli największą ilość ludzi dalej to jest... No co tam pan już... Przez siły reakcji krajowej i międzynarodowej rozumiem te siły społeczne, które dążą do zebrania możliwości sterowania własną mocą i energią swobodną przez jak największą ilość ludzi. I dalej. No, koniec. To jest czyli definicja. Definicja. To jest definicja. A jeszcze coś było dalej. No dalej to już jest rozkład mocy w systemie autonomicznym, który dzisiaj to... Jak ktoś chce, to może podyktować od razu w zastosowaniu do spraw społecznych. Otóż z całkowitej mocy przetwarzanej przez społeczeństwo jako system autonomiczny część musi być zużyta jako moc jałowa, niezbędna do utrzymania egzystencji, można by to umownie nazwać funduszem wegetacyjnym. Ludzie żyjący na styk. Przecinek. Część musi być zużyta do pobierania tej mocy. I to nazywamy mocą roboczą. To nazywamy mocą roboczą. Coś to, co zostaje po przetworzeniu mocy jałowej i roboczej, stanowi moc swobodną. Teraz, jeżeli to będziemy w pieniądzach mierzyć, to oczywiście to będzie ta część płacy roboczej, która zostaje człowiekowi po zaspokojeniu wszystkich. Tak, no część musi po prostu przetworzyć, żeby żyć. Część musi przetworzyć, żeby móc wykonywać pracę zawodową, taką czy inną. No, to, co zostaje, może być różnie użyte i albo człowiek sam może o tym decydować, albo ktoś za niego. I właśnie przez siły reakcyjne rozumiemy te siły, które chcą za człowieka decydować. My lepiej wiemy od ciebie, urzędnicy lepiej wiedzą od ciebie, no car lepiej wie od swoich poddanych. Zwiększając moc roboczą, zwiększa się moc całkowita, to jest sprzężenie. Oczywiście, no jedną z manipulacji podstawowych jest zwiększanie ludziom mocy roboczej, żeby zmniejszyć moc swobodną. Bo można to robić przy pomocy wojska, można to robić w sposób czysto informacyjny. Tak, zwiększać koszty pracy. Tak. Prawnie zwiększać. Podatki, na każdym poziomie. Oczywiście. Regulacje.
I to zawsze było. Tylko się nazwy, etykiety zmieniły, że tam był obszarnik wstrętny, później był chybny kapitalista, Socz, Mierzalec, Kacinar, Lump. Teraz będzie ohydny urzędnik. Teraz będzie ohydny urzędnik. Biurokrata. Biurokrata. Ale to są nazwy propagandowe, natomiast... Jeszcze powiedziano ohydny eurokrata. To by było eurokrata, już... tak. Jeszcze no to już jest, powiedzmy, propagandowy opis zjawiska. Ale zjawisko jest całkiem to samo, bo to, o co chodziło, powiedzmy, feudałowi, to samo później chodziło kapitaliście, to metody trochę były inne. Trochę, bo też nie całkiem. No i o to samo chodzi o eurokracie i innym. Ale mówi się, że wolność teraz, a jakże i tak dalej, to są wszystko propagandowe gusła. A istota była taka. Dlatego widzicie, cybernetyka społeczna jest tak znienawidzona przez krajową i międzynarodową reakcję, bo ona obnaża pewne rzeczy. I to obnaża to chyba te kluczowe, nie jest. Propagandowo, tylko nauką. Całą istotę tego. Całą istotę. Oczywiście. Ale ludzi się tumani w najrozmaitszy sposób, bo im się pokazuje no, mniej lub więcej czasem całkowicie wydumanych wrogów. Zaraz będę o tym mówił na konkretach. Jak składka zdrowotna i Państwowa Służba Zdrowia. Wszystko za darmo, ale teraz cały czas podstawuje. Tak jest, tak jest. Chodzi o to, żeby moc swobodną zmniejszyć. Najlepiej do zera, bo wtedy mamy doskonałe niewolnictwo. Albo podwyższanie płacy minimalnej, tylko nikt nie mówi, że od razu podatek zwiększa się dla Państwa. Absolutnie. O to chodzi. Absolutnie. To są manipulacje, to są takie miękkie metody. Dawniej właściciele niewolników stosowali twarde metody, z krzyżowaniem włącznie. A to w Rzymie, Imperium Rzymskim. No, Imperium Rzymskim i nie tylko. No, a tutaj mamy metody bardziej informacyjne. Więc proszę was, powstała ta międzynarodówka i ta międzynarodówka stanowiła niewątpliwie pewne zagrożenie dla międzynarodowej reakcji, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tak sine ira et studio. I bardzo szybko użyto przeciwko niej metod dywersji ideologicznej. O czym się nie mówi. I w tych wszystkich opracowaniach historycznych nie zwraca się, bo w ogóle się nie mówi o metodach dywersji. A po co? Po co niewolnicy mają takie rzeczy wiedzieć? Jeszcze sami zaczną stosować we własnej obronie. Więc się mówi, fuj, w ogóle o tym nie trzeba mówić, to jest paskudztwo. To jest tak, jakby powiedzieć, koniec z epidemiologią. Ohydne są te wszystkie mikroby, bakterie, nie wolno tego badać, bo to jest świństwo. Po co nam zaglądać pod mikroskopem na te wszystkie jakieś ohydne bakterie. A z epidemiologia robi się prawie człowieka, który stosuje wojnę bakteriologiczną. Takie zabiegi się stosuje w stosunku do cybernetyki społecznej. Pojęć. Proszę Państwa, przecież proszę przeczytać, no, nie lubię personalnie o nikim źle mówić, więc nie będę tu nazwisk wymieniał, ale w internecie znajdziecie dosytości różnych profesorów i profesorków, którzy pyskują przeciwko cybernetyce społecznej jako postkomunistycznej pseudonauce, a jeden to mnie wręcz awansował w swojej książce na głównego ideologa PZPR-u. No, bardzo niedowartościowo, można powiedzieć. No tylko to ma, jakby to powiedzieć, znaczenie nie tyle poznawcze, tylko trzeba dolepić mi negatywny stereotyp w obecnej sytuacji. Tak jak w okresie PRL-u, cybernetyce społecznej dolepiano stereotyp burżuazyjnej pseudonauki, narzędzie imperializmu amerykańskiego. Skoro się mówi, że komuniści są źli,
No tak. To czerwony docent jest najbardziej paskudną postacią. Paskudną postacią, chyba, no ja wam przyznaję się tu bez bicia, żebyście wiedzieli, z jaką kreaturą macie do czynienia. Więc proszę was, no więc myśmy sobie, pamiętacie, na początku kiedyś mówili, że w walce się stosuje takie poziomy. Jest, dobra, to przypomnę. O, tu. No tak, te poziomy stosowano i w walce z ruchami klasowymi i narodowymi. Walka. Jeden. Ideologiczna. Dwa. Strategiczna. Trzy. Operacyjna. I cztery. Taktyczna. To najniższy szczebel. O. Na tych wszystkich poziomach prowadzono walkę. Międzynarodowa reakcja, w której narzędziem był i carat, i później stalinizm, i hitleryzm, i teraz Unia Europejska, i te święte Stany Zjednoczone, i tak dalej, i tak dalej. No już nie będę tu enumeratywnie wszystkiego wymieniał. Proszę państwa, walka ideologiczna to jest walka dotycząca wyznaczania celów zasadniczych. Po co się tę walkę prowadzi? I tutaj się stosuje po prostu dywersję ideologiczną. Ad 1. Muszę sobie napisać. Dywersja ideologiczna. Wskazuje się cele, nie te, co trzeba. A dlaczego cybernetyka społeczna jest nienawidzona? Bo pomaga definiować cele. Przecież patrzcie, to tu od razu z marszu. Nawet w konspekcie nie musiałem tego pisać. Wystarczy znać teorię systemów autonomicznych Mazura i moje zastosowane. I takie definicje się z marszu formułuje. Dzisiejszy inteligent jest absolutnie oduczony definiowania pojęć. On operuje stereotypami. Jego się tresuje, co jest bez, co jest sacy. W narracji historycznej jest pełno oceniania, kto był cacy, kto był B. No bardzo mało informowania, zwłaszcza jeśli chodzi o informacje istotne z punktu widzenia procesu sterowania. Trudno takiego człowieka inteligentem nazywać. No tak się to teraz nazywa. Nawet pojęcie inteligencji to jest znaczenie. Ale to jest typowo polskie, chyba na zachodzie nie ma czegoś jak inteligencja. To jest takie... Ma rację i to profesor Haas na ten temat sporo napisał, że prac taki socjologiczny. On jest, profesor Haas jest znany głównie jako historyk masonerii, ale on też był historykiem procesów społecznych. Bardzo ciekawe prace pisał. I właśnie tłumaczył, że inteligencja to jest specyficzne zjawisko Europy Środkowo-Wschodniej. Na Zachodzie nie ma. To pan niezależny od profesora Haasa. Intelektualiści są. O, to się kojarzy z lewicą. A, to jest trochę co innego, tak. To jest trochę co innego. Czyli dywersja ideologiczna. Dywersja ideologiczna polega na wskazywaniu, no nazwijmy to ogólnie, nieodpowiednich celów. No można, można tak powiedzieć. Można powiedzieć fałszywych celów. A na przykład, wie pan, w jaki sposób ja tłumaczę, przynajmniej na podstawie swoich źródeł, skąd się wzięło to pojęcie inteligencja, przynajmniej, że tak, tak. W Europie Środkowo-Wschodniej, to tu się zgadzamy, było zakazane szlachcie dorabianie się, być, stawać się kapitalistami i oni musieli
gdzieś uciekać i najczęściej na państwowe posadki. Tak jest przynajmniej z tych źródeł, których ja czerpałem, takie wytłumaczenie. To znaczy, że to tam było. W Polsce na przykład. W PRL-u. Ale nie, mówię o XIX wieku, kiedy wszędzie na zachodzie powstał ten kapitalizm, tak? To... A, pan mówi o tym początkowym. Tak. Kiedy jeszcze był monopol własności ziemi na to szlachty. Ale na zachodzie część szlachty przechodziła w tą klasę kapitalistów. Tak jest. A w Polsce to było zakazane. To nawet Konieczny pisał chyba... Znaczy władze zaborcze. Tak. Robiły wszystko, żeby... Pozwalały Polakom... W akcji rosyjski mógł, tylko polski nie. Ale to Konieczny pisał w polskim chyba etos i logos, że Polacy mogli konspirować jako poeci, ale nie jako kapitaliści. A nie jako kapitaliści, tak. I co niektórzy, jak nie wiedzieli, co chcą zrobić, to uciekali na posadki państwowe. I stąd po prostu się wzięła ta inteligencja. Tak jest. Ale to Konieczny właśnie... No, polskie logos i etos jest bardzo ciekawym, również socjologicznie. Na ekonomię spojrzenia. Tak jest. Więc proszę Państwa, to jest płaszczyzna dywersji ideologicznej. Dywersja strategiczna, wskazywanie błędnych metod. Błędnych metod ogólnych. A dywersja taktyczno-operacyjna, no to szczegółowych, już nie będę tutaj rozdzielał, co jest, no operacyjne to jest trochę wyższy szczebel, taktyka to jest niższy, już nie będę tego tu szczegółowo rozdzielał, wystarczy nam to ogólne stwierdzenie. No i proszę Was, na czym polegała dywersja w ruchu robotniczym? A no, proszę sobie zanotować fakt. My tu będziemy faktami operować, nie domysłami. Rozłam i w konsekwencji likwidacja pierwszej międzynarodówki. W konsekwencji likwidacja pierwszej międzynarodówki nastąpił na tle stosunku do terroru indywidualnego. Bardzo ważna rzecz i proszę to sobie podkreślić. Na tle stosunku do terroru indywidualnego. Czyli rozłam. Pierwszy międzynarodowy. Tak. Który doprowadził do likwidacji na tle stosunku do terroru indywidualnego. Odłączyli się anarchiści. No na przykład książę Kropotkin słynny. To właśnie Nestor anarchizmu. I o co tutaj chodziło? Otóż socjaliści, czy marksiści, uważali, że terror indywidualny jest błędną strategią i błędną ideologią, bo jednostka niczym jednostka bzdurą, choćby największą była figurą. I zabijanie dygnitarzy carskich, nawet samego cara miłościwego, nie zmieni systemu. Absolutnie. To zresztą się potwierdziło, bo w końcu anarchiści, narodowolcy zabili samego cara Aleksandra II. No to przyszedł po nim Aleksander III, jeszcze bardziej reakcyjny i twardy car. No to robili znowu na niego zamachy. No i co to dało? Nic to nie dało. W każdym razie chodzi o to, że marksiści uważali, że trzeba po prostu robić robotę szkoleniową uświadamiającą wśród przede wszystkim klasy robotniczej, organizować klasę robotniczą, tworzyć ruch masowy i dopiero dzięki takiemu ruchowi masowemu będzie możliwa zmiana ustroju. Rewolucja społeczna i zmiana ustroju. Sam terror nic nie daje.
I tutaj, żebyście wiedzieli, że nie kto inny, jak młody wówczas działacz socjalistyczny Józef Stalin, czyli Józef Wissarionowicz, napisał rozprawę Monarchizm czy socjalizm, mało znaną. Ja studiowałem i ona jest zawarta w takim tomie pism Stalina Zagadnienia leninizmu. To było wydane jeszcze dobrze przed 56 rokiem. Później już nie wznawiane, bo stalinizm został potępiony na 20. zjeździe KPZR i już później nie wolno się było na to powoływać, nie wolno było w żadnym wypadku wznawiać tych pozycji. Tym niemniej w bibliotekach dobrze zaopatrzonych to jest. I nie kto inny jak Stalin tłumaczył, że terror indywidualny nie jest drogą do czegokolwiek. Bardzo aktualna sprawa. W tej chwili zauważcie, że te wszystkie działania anarchistyczne nic nie dają. Te ruchy, te powiedzmy działania, które posługują się terroryzmem, nie osiągają żadnych rezultatów. No, klasyczny przykład, proszę was, konflikt palestyńsko-izraelski. Palestyńczycy się długie lata posługiwali, nie wiem jak to dalej będzie, może z tego zrezygnują, ale długie lata, do dziesięciolecia się posługiwali terrorem indywidualnym i co im to dało? Nic. Tyle powiedzmy ofiar po obu zresztą stronach, a sprawa państwa palestyńskiego, jak była w lesie, tak jest w lesie. Bo to jest błędna ideologia, błędna strategia, nie ta metoda. A 11 września 2001 roku? To jest niewyjaśnione, nie wiadomo. Aha, no mogę być co kto... Za mało na ten temat wiem, żeby się na ten temat wypowiadać, a mogę powiedzieć, że wystarczająco dużo, żeby powiedzieć jedno. Niezależnie od tego, jaki tam był taktyczno-operacyjny schemat tego, to zostało to wykorzystane w celach prowokacyjnych. I nie wiem, czy ci, którzy to organizowali, sobie zdawali sprawę. Jeśli przyjąć oficjalną wersję, że to zrobili, no właśnie terroryści islamscy, proszę bardzo, to mi w takim razie tu bardzo pasuje. Mówią, proszę, no i co zyskali? Nic. No nawet stracili kilka. A stracili, wszystko co mieli to stracili, przecież cały Afganistan stracili. Irak stracili, oczywiście. No i w opinii publicznej. Dla mnie tutaj, powiedzmy, dla ilustracji tej tezy, to oficjalna teza jest bardzo wygodna, tylko ja nie chciałbym iść na łatwiznę, bo za mało wiemy o kulisach. Ale być może oficjalna wersja jest prawdziwa. A Irlandia Północna, tam był terror i jednak coś osiągnęli. Proszę pana, po pierwsze, nie mylmy terroru z powstaniem narodowo-wyzwoleńczym. W 16 roku, ale teraz. No ja mówię o 16 roku. Ale teraz? A teraz, proszę pana, to jest bomba z opóźnionym zapłonem, która tyka i która w sytuacji osłabienia Zjednoczonego Królestwa może w każdej chwili znowu eksplodować. Problem nie został rozwiązany. Rozwiązano problem z grubsza tej głównej części Irlandii, ale to było powstanie. I to w sytuacji, kiedy była wojna na kontynencie europejskim. W tę wojnę było zaangażowane Zjednoczone Królestwo. To jest inna sprawa zupełnie. Także tam terror był tylko pomocniczą metodą, a nie główną. Dla anarchistów to była główna metoda. Chińczycy tu mieli to powstanie, powiesili 16 przywódców. 17 nie mogli powiesić, ponieważ był synem Hiszpana i Irlandki urodzony w Nowym Jorku. Ramona de Valer, późniejszego pierwszego prezydenta Irlandii. No tak, no ale powiesili co? To był znowu terror państwowy. Też nic nie rozwiązało. Musieli iść na ustępstwa z innych przyczyn społecznych. Jeszcze wracając do 11 września. Ja sobie przypominam, że przed 11 września 2001 roku
Jan Paweł II miał pielgrzymkę do Syrii, gdzie doszło do jakiejś, do drugiej historii pontyfikatu Jana Pawła II, odwiedziny meczetu. I później, właśnie we wrześniu też pojechał do Kazachstanu, który jest krajem częściowo muzułmańskim. Więc po prostu być może, jeżeli to zorganizował kto inny, nie arabscy terroryści, no to być może temu komuś chodziło o to, żeby wbić klin, być może mający nastąpić jakieś porozumienie. No ale to widzi pan, to było rozwiązywanie problemów strategicznych przy pomocy klucza ideologicznego. To mylenie poziomów, proszę pana. Co innego poziom dywersji ideologicznej, co innego poziom dywersji strategicznej. No tutaj jeśli chodzi o dywersję ideologiczną, to właśnie błędem jest wskazywanie na terror indywidualny jako główny cel działań. No proszę zauważyć, że ci terroryści stronę pozytywną ideologii mają bardzo słabo opracowaną. No, jak zdobędziemy władzę, to pomyślimy dopiero. A jak długo nie mamy władzy, to parę haseł i koniec. No ja sobie mówiąc, to jest choroba różnych ugrupowań opozycyjnych dość powszechna. Niedawno czytałem recenzję programu, ostatniego programu PiS-u, napisaną przez Stanisława Tymińskiego. Jest już w internecie dostępna. No to Stanisław Tymiński podsumował to bardzo krótko. To są wypiski haseł z prasy. To po to się zbiera iluś tam profesorów, żeby to robili wypiski z prasy. No mój gry za to po 20-50 tysięcy. Dosłownie. Bilion złotych. Proszę was. Tutaj oczywiście po rozpadzie pierwszej międzynarodówki natychmiast powstaje, no, proszę uprzejmie, organizacja w Rosji przede wszystkim. To jest rok 1879. W Rosji powstaje Narodna Wola. I to znowu, proszę was, ona powstała w wyniku rozłamu innej organizacji antycarskiej, która się nazywała Ziemia i Wola i która no właśnie nie stawiała na terror indywidualny jako główny sposób walki. Wreszcie w roku 1889 powstaje tak zwana druga międzynarodówka. Pełna nazwa była taka. Międzynarodowe Zrzeszenie partii i organizacji socjalistycznych. Jeszcze żył wtedy Fryderyk Engels i był, można powiedzieć, patronem drugiej międzynarodówki. Tutaj już druga międzynarodówka zdecydowanie odcięła się od metod typu terror indywidualny. Postawiła na walkę polityczną. I później odnosiła sukcesy. A teraz słuchajcie,
No to jest XIX wiek. A co teraz? A teraz zauważcie, jaki model działalności patriotycznej oferuje się, no mówię o tym patriotyczno-wychowawczym nurcie. Pomijam, powiedzmy, taki nurt kosmopolityczny, który mówi, że się w ogóle patriotyzm przeżył. No to nie ma o czym dyskutować. Natomiast jest silny nurt wychowawczy, patriotyczny, czy wręcz narodowy, czy narodowy. Ja takie gradacje robię. Ruch narodowy, narodowy i narodawawy. Więc takie narodowe i narodawe, proszę Państwa, które preferują tradycję walki zbrojnej. Tylko walka zbrojna. No, niedawno właśnie ktoś powiadał mi, że ci młodzi ludzie z Ruchu Narodowego urządzają prelekcję filmu na temat jakiego Ganga Nowicza. No to był właśnie bojownik o niepodległość, który zdecydowanie stawiał na metody energetyczne. Czyli tylko walka zbrojna. Z takiego pochodzenia tatarskiego, z tych naszych polsko-literatów. Tak. No i proszę Was, dalej. Jakie tradycje IPN upowszechnia? Skupia swoje badania na czym i jakie tradycje upowszechnia? A no żołnierze wyklęci. Niedawno był przecież obchodzony uroczyście Dzień Żołnierzy Wyklętych. A co to żołnierze wyklęci? To ludzie, którzy stawiali na walkę zbrojną. Proszę mi pokazać, choćby w tych opracowaniach IPN-owskich albo gdziekolwiek indziej, jaki był program polityczny tych różnych żołnierzy wyklętych. Mówię po wojnie, nie w okresie wojny. W okresie wojny to oczywiście i podziemie londyńskie, zbrojne i te wszystkie inne miały bardzo dobrze opracowane swoje programy polityczne. Od komunistów aż po narodowców. Natomiast po wojnie sytuacja była taka, że dowództwo sił zbrojnych na kraj, później Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które było jakąś ekspozyturą władz polskich w Londynie, stawiały na rozładowanie lasów. Takie były dyrektywy Londynu. Dalej, proszę Państwa, jeśli chodzi o siły, no, które się nie podporządkowywały temu rządowi londyńskiemu, czyli obóz narodowy, no to proszę Państwa, czołowy jego przedstawiciel Adam Doboszyński przyjechał tutaj do Polski potajemnie i przez pół roku działał, żeby rozładować partyzantkę narodową. Tłumaczył ludziom, że to nie ma sensu, że to tylko napędza wiatru w żagle bezpieki, która ma usprawiedliwienie na stosowania twardych, brutalnych metod. No to przepraszam, co zrobiono z Doboszyńskim po pół roku? Najpierw go pół roku inwigilowano, a później go aresztowano i wszystkich, co się z nim zetknęli, a jego w nagrodę za to, że chciał rozładować lasy z partyzantki, skazano na karę śmierci i dopuszczono się mordu sądowego. No to znaczy, że rozładowanie lasów władzom PRL-owskim było nie na rękę, jeżeli takiego człowieka wskazano i bardzo szybko powieszono to w 1949 roku. Nie musieli mieć z kim walczyć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli metoda prowokacji znowu się kłania. Jak najbardziej. No wiemy, że piąty zarząd WiN-u to w ogóle założyło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Jak już się nie dało znaleźć chętnych dobrowolnie, to zorganizowano prowokację. To całą na ten temat książkę napisał pułkownik Piecuch, który przeprowadził wywiad z tym wiceministrem późniejszym z
spraw wewnętrznych, jak rzecz on się nazywał. Oj, leciało mi go. Może ktoś z kolegów pamięta. Tego późniejszego wiceministra spraw wewnętrznych, który no, organizował jeszcze na niższym szczeblu piątą komendę winną i Piecuch z nim robił wywiad rzekę. No, wyleciało mi nazwisko. Chwalił się tym, jaka to była super gra wywiadowcza, prowokacja jako gra wywiadowcza. Pożoga? Pożoga. O. Fajne nazwisko. Pożoga, tak. I proszę Państwa, z tych żołnierzy wyklętych, ja bym ich raczej nazywał żołnierze niezłomni, ale co jest istotne, oni nie mieli żadnego programu politycznego. No to co to jest za wojsko, które nie ma ani programu politycznego, ani władzy politycznej? Przepraszam, komu oni podlegali? Londynowi? Nie, bo Londyn kazał się rozbrajać i no, dwie rzeczy. Albo budować, odbudowywać Polskę, albo przenikać do aparatu władzy. Metoda infiltracji to była zresztą jedyna metoda, którą się naprawdę bali w tym czasie komuniści. I tych to jak mogli, tak tępili. A tych żołnierzy niezłomnych to tak różne. Jednych tępili, drugich nie tępili. Bardzo wielu później rehabilitowali po 56 roku, więc to nie była taka jednoznaczna polityka. No dobrze, i teraz proszę Was, dalsza sprawa. Rozwijają się te ruchy klasowe, no ale równocześnie rozwijały się też ruchy narodowe w różnych krajach. Może warto tutaj, ale przepraszam, najpierw trzeba pokazać, jak na szczeblu taktyczno-operacyjnym organy policyjne ówczesnej reakcji zwalczały no właśnie te ruchy terrorystyczne. One były wyjątkowo łatwe i są do zwalczania. I tutaj bym poprosił kolegę, który się zaoferował. To jest z mojej książki Tajemnice mafii politycznych ze wstępu fragment, który jest oparty na wspomnieniach prefekta policji paryskiej wydanych w 1885 roku. Tom pierwszy. I proszę... Od początku? Tak, od początku proszę przeczytać. To jest dowód taki dokumentalno-historyczny, relacja świadka źródłowego, który opisuje, jak organy policyjne III Republiki bawiły się z tymi anarchistami jak kot z myszą. Widzicie, dlaczego dywersja w ruchu klasowym, w ruchu społecznym, polegająca na przesterowywanie od socjalizmu w kierunku anarchizmu była taka niebezpieczna. No proszę posłuchać. W 1880 roku anarchiści we Francji zamierzali przejść do akcji terrorystycznej na większą skalę. Między innymi mieli oni zamiar wysadzić w powietrze Pałac Bourbonów, który był siedzibą Izby Deputowanych. Równocześnie radykałowie z Yves Guyotem na czele ostro atakowali prefekturę policji, oskarżając ją o to, że stosuje ona metody z okresu II Cesarstwa i w związku z tym stanowi niebezpieczeństwo dla Republiki. W Radzie Miejskiej Paryża prefekt policji paryskiej Ludwig Andrier często musiał bronić się przed atakami radykałów, którzy dysponując dużymi środkami materialnymi i dzięki temu korzystając w pełni z wolności prasy, cieszyli się popularnością wśród szerokich kręgów burżuazyjnego społeczeństwa ówczesnej Francji, będąc dla niego o wiele groźniejszymi przeciwnikami niż anarchiści, dysponujący bardzo skromnymi środkami, mogącymi liczyć na bardzo ograniczone grono sojuszników. Anarchiści marzyli w tym czasie o wydawaniu nowego pisma, w
którym mogliby propagować swoją doktrynę, nie mieli jednak na to środków pieniężnych. Prefekt Andrie postanowił przyjść im z pomocą. Uważał on, że jaskrawe, otwarte propagowanie haseł czynnego anarchizmu skompromituje skrajne żywioły rewolucyjne w opinii większości burżuazji i jego społeczeństwa ówczesnej Francji. Poza tym miał zamiar przeniknąć poprzez redakcję subwencjonowanego przez siebie pisma do samego centrum ruchu anarchistycznego i uzyskiwać tą drogą informacje o planach anarchistów, dzięki czemu policja mogłaby im w porę zapobiegać. Prefekt Andrie w swoich pamiętnikach tak pisał na ten temat. Nie tłumi się doktryn, blokując ich wypowiadanie. Te zaś, o które tu chodzi, nie zyskują na tym, że stają się znane. Dać gazetę anarchistom to znaczyło tyle, co założyć telefon między pokojem spiskowców a gabinetem prefekta policji. Nie ma się sekretu przed dostarczycielem funduszów i odtąd miałem wiedzieć dzień po dniu o najbardziej tajemnych planach. Pałac Bourbonów miał mógł być uratowany. Przedstawiciele narodu mogli obradować w spokoju. Nie myślcie państwo, że wystąpiłem wobec anarchistów brutalnie z zachętą prefekta policji. Do jednego z najczynniejszych, najinteligentniejszych z nich posłałem dobrze ubranego obywatela. Oświadczył on, że dorobiwszy się pewnego majątku na handlu materiałami aptecznymi, pragnie poświęcić część swoich dochodów na poparcie propagandy anarchistycznej. Ten burżuła, który chciał być zjedzony, nie wzbudził żadnego podejrzenia w towarzyszach. Przez jego ręce złożyłem kaucję w kasie państwowej, ukazało się pismo La Révolution Sociale. Był to tygodnik, moja szczodrobliwość drogisty nie szła tak daleko, abym miał pokrywać koszta pisma codziennego. Jeśli prawdą jest, że spiskowcy skłonni są do nieufności, to należy dodać, że najczęściej podejrzenia idą w fałszywym kierunku. Łatwo zarzucają szpiegostwo swoim towarzyszom, lecz gdy jakiś agent wciśnie się do nich grona, przyjmują go jak brata i dają się wziąć na jego obietnicę. Skłonny jest do złudzeń człowiek, który od dłuższego czasu żyje nadzieją. Podejrzliwy i naiwny, oto cechy konspiratora. Codziennie dookoła stołu redakcyjnego zbierali się najpoważniejsi przedstawiciele partii czynu. Wertowano wspólnie korespondencję międzynarodową, rozważano środki, jakie należało przedsięwziąć, aby położyć kres eksploatacji człowieka przez człowieka. Komunikowano sobie recepty, jakie nauka wydaje na użytek rewolucji. Byłem zawsze reprezentowany na naradach i w razie potrzeby komunikowałem moją opinię. Cel mój przede wszystkim polegał na tym, aby tym łatwiej rozciągnąć nadzór nad szanownymi towarzyszami, grupując ich dookoła pisma. Prefekt policji stwierdza też złośliwie w swych pamiętnikach, że pismo La Révolution Sociale oddawało mu jeszcze pewne dodatkowe drobne usługi. Służyło mianowicie do atakowania i kompromitowania radykałów. Przytacza jeden charakterystyczny przykład. W okręgu wyborczym, w którym prefekt Andrie został wybrany do Izby Deputowanych, agitował przeciw niemu kontrradykał, radykał Clozé. Ludność tego okręgu była radykalna, a anarchiści nie mieli wśród niej wielu zwolenników. Andrie posłał do Clozéla dziennikarza, który miał stosunku do niego pewne zobowiązania. Dziennikarz przedstawił się jako radykał i zwolennik kandydatury Clozé oraz przeciwnik kandydatury Andrie. Wyraził zdziwienie, że Clozé swe ataki na Andrię umieszcza tylko w prasie prowincjonalnej, oferował swoją pomoc, gdyby chciał zamieścić coś przeciw Andrię w prasie paryskiej. Clozé z radością zgodził się i niebawem jego artykuł ukazał się w La Révolution Sociale między popisem krasomówczym Louise Michel, znanej ze swoich skrajnych poglądów anarchistycznych, a receptą na produkcję dynamitu. Gazeta według świadectwa Piotra Kropotkina okazała się krwiorzeczą do ostatnich granic. Podpalania, morderstwa, dynamitowe bomby zalecano w każdym numerze. Prefekt Andrie kazał rozesłać numer z artykułem Clozé do wszystkich merów swojego okręgu wyborczego. Clozé został skompromitowany. Jak to wołali wyborcy? Clozé pisuje w piśmie Louise Michel, chce wysadzić w powietrze pałac Bourbonów, chce unarodowić własność. A, teraz znamy go. Niech przyjedzie powiedzieć coś złego naszym deputowanym. Zobaczę, jak zostanie przyjęty. Finansowana przez prefekta gazeta nieraz zresztą miotała obelgi, podróżki pod agresem prefekta policji, grożąc mu nawet śmiercią. Andrie pisze, że ataki jego przeciwników były niewinne w porównaniu z tymi, za które sam płacił od wiersza. Po pewnym czasie paryskie pismo La Lanterne zdemaskowało prowokacyjny charakter gazety La Révolution Sociale. Prowokacja policyjna została ujawniona. Myliłby się jednak ten, kto myślałby, że na tym kończy się sukces tajnego sterowania ze strony policji. Rewolucjoniści dowiadują się, że przez długi czas swe konspiracyjne narady odbywali w towarzystwie agentów tajnej policji. Czują się oszukani i ośmieszeni. Po wykryciu prowokacji przez dłuższy czas wśród rewolucjonistów panuje zamieszanie, wzrasta podejrzliwość, wytwarza się atmosfera szpiegomanii, która paraliżuje działalność. Wielu rewolucjonistów zaczyna nabierać przekonanie o wszechobecności agentów tajnej policji. Prefekt Andrie opisuje, jak przy pomocy swych agentów zniecał nieufność między rewolucjonistami. Starał się też wszczepiać im przekonanie, że policja ma wszędzie oczy i ręce, którymi dosięgnąć może każdego.
Opisany w pamiętnikach prefekta Andrie przykład działalności policyjnej pozwala zorientować się, jak daleko może sięgnąć tajne sterowanie ludźmi, którzy nie tylko nie wiedzą, w czyim interesie działają, ale nawet mogą nie zdawać sobie sprawy z samego faktu tajnego sterowania ich działań. W opisywanym przykładzie tajność sterowania była zresztą podstawowym warunkiem jego skuteczności. No to tu możemy skończyć, bo to jest ta źródłowa część, a dalej jest już moja analiza. No i proszę Państwa, tu widzimy, jak to szło. A teraz powiem Wam, jak dalej szły ta dywersja już na szczeblu strategicznym i taktyczno-operacyjnym. Bo tu wchodzimy na ten szczebel nawet taktyczno-operacyjny wręcz. Proszę Państwa, w latach 1891-92 dochodzi do przymierza francusko-rosyjskiego, skierowanego przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Od tego momentu służby specjalne niemieckie, austro-węgierskie nastawiają się na pracę dywersyjną przeciwko Rosji. To jest geopolityka oczywiście. Ale w tej geopolityce wykorzystuje się sprawy socjalne i ruchy społeczne. I w tym mniej więcej czasie niejaki Jewno Azew, który studiował w Niemczech, oferuje swoje usługi rosyjskiej policji w rozpracowywaniu no właśnie spiskujących za granicą. Spiskujących za granicą studentów rosyjskich. I tutaj jest rzecz ciekawa i godna uwagi, że po prostu rosyjska policja fragmentu tych materiałów źródłowo-faktycznych, zaraz chwileczkę, muszę tylko to znaleźć. Chodzi o to, że powiedzmy we Francji stosowano te metody w zupełnie innych warunkach społecznych, to znaczy te skrajne ugrupowania miały no, ograniczoną bazę społeczną i ograniczone, że tak powiem, możliwości działania. Większość społeczeństwa była raczej przeciwko nim. Natomiast w Rosji sytuacja była zupełnie inna. Carat był coraz bardziej anachroniczny w tym czasie. Frustrowane było już nie tylko powiedzmy te niższe klasy, ale nawet burżuazja, bo w Rosji, proszę Państwa, carskiej na przykład cały czas obowiązywały i to bardzo ściśle, powiedzmy, tak daleko posunięte przywileje szlacheckie, że do carskiego korpusu paziów, a tam była, proszę Państwa, no, tam była kuźnia tych najwyższych władz państwa rosyjskiego i wojskowych, i cywilnych. No to tam przyjmowano tylko ludzi pochodzenia szlacheckiego. Nawet nie wiadomo jak bogaty syn mieszczanina, czyli burżuja tak zwanego, no to nie miał szans dostać się, proszę Państwa, do korpusu paziów. No taki przykład daje. Wszystko, całe to towarzystwo było tak sfrustrowane, zdecydowana większość społeczeństwa była nastawiana coraz bardziej antycarsko. Carat miał właściwie oparcie tylko w szlachcie i to nie całej, bo część szlachty już też zaczynała spiskować przeciwko carowi. Także
W rezultacie, proszę Państwa, no po prostu o, tutaj mamy tą ważną sprawę. Jak to, no, powiedzmy, zastosowanie tych wyższych metod policyjnych, które dało dobre rezultaty z punktu widzenia policji i obrony porządku społecznego we Francji, no do jakich, powiedzmy, skutków to doprowadziło w Rosji? Proszę bardzo, tutaj może pan zacznie od tego carat. Carat, nie dowierzając swoim tajnym służbom, starał się organizować różne ich piony, które miały się nawzajem kontrolować. Była to metoda skuteczna, stosowana jeszcze przez Napoleona I. Ale w warunkach, gdy aparat władzy carskiej ulegał rozkładowi, a również rozrastał się ruch rewolucyjny, metoda ta nie mogła dać oczekiwanych rezultatów. W końcu wytworzyła się taka sytuacja, że rywalizujące ze sobą tajne służby carskie starały się wywoływać rozłamy w partiach rewolucyjnych, aby powstawały partie kierowane przez ich własnych prowokatorów. Na przykład generał Gierasimow miał swojego agenta Azefa w kierownictwie partii socjaldemokratów. Pułkownik Trusiewicz miał swojego agenta Resa w partii socjalrewolucjonistów maksymalistów. Znaczy tamci też socjalrewolucjoniści. Też. To nie byli socjaldemokraci, pan się przejrzyczył. Jest kierownictwie partii socjaldemokratów, tak. Wyraźnie napisane. No to to pomyłka jest. To były oczywiście socjalrewolucjoniści. Jedni i drudzy socjalrewolucjoniści licytowali się w zamachach na carskich dygnitarzy. Latem 1906 roku miał miejsce nieudany zamach na Stołypina. Stołypin ocalał, ale kilkadziesiąt osób zostało zabitych i rannych. To był premier. Generał Gierasimow, dowiedziawszy się o tym zamachu, zawołał: to nie mój agent, to zrobili socjalrewolucjoniści maksymaliści pułkownika Trusiewicza. Nawiasem mówiąc, Stołypina zabił później w 1911 w Kijowie agent policyjny Bogrow, który był równocześnie tajnym, odwróconym agentem rewolucjonistów. Ta historia doskonale oddaje ówczesną atmosferę panującą w sferach żandarmeryjnych państwa carów. Klasycznym przykładem agenta prowokatora stosującego podwójne tajne sterowanie był Jewno Azef, który już podczas studiów w Karlsruhe zaczął swoją karierę przez przesyłania do Departamentu Policji informacji na temat rewolucyjnego pułka studenckiego, który sam zorganizował. Potem stał się jednym z przywódców socjalrewolucjonistów, będąc równocześnie agentem tajnej policji carskiej. Cieszył się on niesłychanym autorytetem wśród eserowców. Azef, będąc agentem policji, bynajmniej nie o wszystkim ją informował. W swojej pracy rewolucyjnej i policyjnej stosował taktykę, która polegała na tym, że w tajemnicy przed policją organizował zamachy na różnych carskich dygnitarzy. Między innymi udane zamachy na ministra Plewego, ministra Sipiagina, generał gubernatora moskiewskiego wielkiego księcia Sergiusza, generała Bogdanowicza. Po dokonanym zamachu część rewolucjonistów wydawał policji, ale stosował przy tym określoną politykę. W miarę możliwości stało się wydawać tych ludzi, którzy byli mu mniej potrzebni, to znaczy przede wszystkim tym, którzy wykazywali wahanie, byli mniej zdyscyplinowani. Bardzo chętnie denuncjował ideologów, publicystów i wszelkich partyjnych, inteligenckich mięczaków. Starał się natomiast w miarę możliwości oszczędzać zdyscyplinowanych fachowców od roboty terrorystycznej, którzy umieli sprawnie władać rewolwerami i bombami. Azef był doskonałym organizatorem. Przy niebezpiecznej podwójnej grze, jaką prowadził, nie mógł zdawać się na przypadek. Zorganizował doskonały system obserwacji dygnitarzy carskich, których zamierzał zlikwidować. Używał do tego doryszkarzy, którzy mogli jeździć po mieście i stać przed mieszkaniami dygnitarzy bez obawy zwrócenia na siebie uwagi. Wykorzystywał też do celów obserwacyjnych ulicznych sprzedawców gazet i papierosów. Co pewien czas powstawały w partii socjalrewolucjonistów nawet podejrzenia, że Azef współpracuje z policją. W takich sytuacjach reagował on bezczelnie i brutalnie. Na przykład, kiedy Tatarow zaczął rzucać podejrzenia na Azefa, bardzo szybko został na jego polecenie zastrzelony. Za Azefem przemawiała zawsze sława wielkiego rewolucjonisty, który cieszył się w sferach socjalrewolucjonistów. Na jego korzyść przemawiały też udane zamachy na dygnitarzy, które rzeczywiście organizował. Azef nie znosił konkurencji, zarówno w dziedzinie działalności terrorystycznej, jak i w dziedzinie prowokacji. Z jego polecenia na przykład został zabity przez Rutenberga wielki prowokator Pop Hapon, ale gdy Azef, przygotowując zamach na ministra Plewego, dowiedział się, że rewolucjonistka z innej organizacji przygotowuje na własną rękę zamach na tego ministra, od razu wydał policji całą tę organizację, utwierdzając zaufanie, którym darzyła go policja, a następnie sam zorganizował udany zamach.
Zresztą w tym czasie również politycy carscy stosowali na szeroką skalę podwójne tajne sterowanie, w którym terror socjalrewolucjonistów odkrywać miał określoną rolę. Z jednej strony liberalna burżuazja skupiająca się w różnych ugrupowaniach opozycyjnych, od konstytucyjnych demokratów po mięszewników oraz powstających wówczas w Rosji lożach wolnomularskich, szykowała się do tego, żeby dzielić władzę z caratem. Liberałowie burżuazyjni z początku XX wieku byli godnymi spadkobiercami arystokratycznych liberałów ze świętej drużyny. Bali się rewolucji, ale równocześnie starali się, strasząc nią cara, doprowadzić do ugody z caratem i reform, w wyniku których mogli uzyskać by współudział w rządach państwem. Oczywiście burżuazja zdawała sobie sprawę, że rewolucja proletariacka stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla niej, jak i dla cara. Mniej groźna, a bardziej użyteczna była więc dla burżuazji działalność terrorystów, która doskonale spełniała rolę strażaka wobec caratu, a w rzeczywistości nie groziła prawdziwą rewolucją. No, to dziękuję. Państwo widzą metody wiecznie żywe. To nie jest tylko historia. Teraz proces się taki toczy. Prawda? Który bardzo tutaj Brunka kontynuuje. Tak, więc proszę Państwa, teraz dalsza sprawa jest bardzo istotna. Mianowicie rolę problemów społecznych pod koniec XIX wieku dostrzegł Kościół katolicki. Tutaj mamy, może ktoś by mi obrócił te, dziękuję bardzo, właśnie nasze tablice. Kościół dostrzegł to, i w roku 1891 papież Leon XIII wydaje encyklikę Rerum Novarum. W którym stawia bardzo wyraźnie problematykę społeczną. Powstała oczywiście możliwość, szansa, proszę zauważyć, że to tak, z jednej strony powstaje druga międzynarodówka, która się od tych terrorystycznych prowokacji odżegnuje, to jest 1889. Mniej więcej w tym samym czasie, no z dokładnością do 2 lat, Leon XIII wydaje tę swoją encyklikę bardzo istotną, to był przełom. Dziś jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo choćby papież Jan Paweł II wydał niejedną encyklikę poświęconą w całości lub w części problematyce społecznej, no ale wtedy to była wręcz sprawa nowatorska. No i proszę Państwa, oczywiście z punktu widzenia międzynarodowej reakcji, tutaj już powiedzmy od razu widzimy, że trzeba było zażegnać to niebezpieczeństwo, a zwłaszcza niebezpieczeństwo połączenia ruchów społecznych z podejściem Kościoła. No to straszne niebezpieczeństwo. Wstawcie się w pozycję tych biednych reakcjonistów. No i bardzo biedne. Tak jak żeśmy ich zdefiniowali tutaj precyzyjnie. No i proszę Państwa, oczywiście w tym czasie centrum intelektualnym Europy była Francja. Nie ulega wątpliwości. Wobec tego, no, w ogóle trzeba pamiętać, że te sprzeczności klasowe się zaostrzają coraz bardziej. To jest w ogóle epoka już imperializmu, który dominuje w tym światowym systemie. Dzielą się mocarstwa światem jak tortem. Tak jest. I w tej sytuacji jeszcze obrońcy tego starego systemu zaczynają również taktykę serwowania produktów zastępczych zamiast
postępu społecznego, zamiast walki o prawa społeczne dla tych niższych klas, to co dobrowolnie dawali polscy szlachcice 100 lat wcześniej w Polsce, no ale Polska została zlikwidowana. No i tutaj we Francji dochodzimy do sprawy, no właśnie, sprawy, która jest ewidentnie nagrana przez wolnomularstwo. Wolnomularstwo tutaj odgrywa rolę dywersyjno-ideologiczną, co należy do, że tak powiem, do specyfiki zakładu, ale również wchodzą w tutaj, tutaj już wchodzą w działania strategiczno-operacyjne, co nie jest takim ewidentnym standardem. Ale we Francji to się zdarzało i w czasie Wielkiej Rewolucji tutaj. Proszę, tutaj słynna była sprawa. To Państwo znają, ale w tym kontekście warto przypomnieć krótko. Słynna była sprawa walki z Kościołem katolickim we Francji w pierwszych latach XX roku, w której wiodącą rolę odegrali adepci lóż wolnomularskich. W roku 1899 prezydentem Francji został Émile Loubet, który na premiera powołał senatora Waldeck Rousseau, w którego gabinecie obok socjalisty Millerand'a zasiadał generał Galifet, słabiony krwawym stłumieniem komuny paryskiej. Kampanię zmierzającą do osłabienia wyeliminowania wpływów kościoła katolickiego we Francji rozpoczęto w tym czasie od zainicjowania przez Waldeck Rousseau w 1899 roku dekretu o kongregacjach. Premierem 3 lata później został Émile Combes, były ksiądz, który wykorzystał swe podstawowe uprawnienia i zamknął około 3000 szkół prowadzonych przez zakony. W demokratycznej Francji, nie? Nie w żadnej komunie. Na mocy prawa. Tak jest, demokratycznego. Wywołało to zamieszki. Przeciwko demonstrantom Combes posłał policję, a gdy ta sobie nie poradziła, wysłał wojsko. Oficerowie odmówili wykonania rozkazu użycia broni przeciw tłumom. Wówczas minister spraw wojskowych, generał André, zaczął stawiać oficerów przed sądem wojennym. Doprowadziło do zerwania stosunków dyplomatycznych z Watykanem. Wkrótce potem, w 1904 roku, poseł Villeneuve ogłosił rewelacyjną wiadomość, że generał André przy awansach oficerów posługuje się fiszkami nadsyłanymi przez loże wolnomularskie. Niedługo potem pismo Figaro ogłasza, że minister André posługuje się dwoma zbiorami fiszek nadsyłanymi potajemnie przez Wielki Wschód. Jeden zbiór nazywa się Koryntem i zawiera dane personalne oficerów, którzy mają być awansowani. Drugi zbiór nazywa się Kartaginą i zawiera dane personalne oficerów, którzy nie mają być awansowani, lecz usunięci z wojska. Figaro ogłosiło nawet treść fiszek, w którym były m.in. informacje, którzy oficerowie posyłają dzieci do kościoła i kto był na przykład obecny na pierwszej komunii swoich dzieci. Wywołało to wielki skandal, André podał się do dymisji. Socjaliści w tym samym czasie twierdzili, że cała ta walka z kościołem katolickim jest po prostu manewrem burżuazji, który ma odwrócić uwagę mas od walki klasowej. Liberalna burżuazja woli w tym czasie swą postępowość wykazywać za pomocą walki z kościołem, nie przez istotne reformy ustroju, o które walczą socjaliści. Wolnomularze wówczas wychodzą naprzeciw dążeniom burżuazji. Widzą Państwo, że to nadal ta metoda jest stosowana. Tylko tyle, że dzisiejsi socjaliści przeszli na stanowiska burżuazyjne, mówiąc w tym języku. No ale proszę Państwa, oprócz tego pod koniec XIX wieku powstały ruchy narodowe, rozwijają się. Przede wszystkim w Polsce. Ale również i w innych krajach, no, przede wszystkim we Francji, we Włoszech, w Niemczech, tak zwany ruch wszechniemiecki. I również ruch nacjonalistyczny rosyjski. Zaraz zaczyna w coraz większym stopniu się opierać na nacjonalistach rosyjskich. No i tutaj nawet znalazło to taktyczne operacyjne odzwierciedlenie w wykorzystywaniu przez carskie organy policyjne na takich organizacjach Związek Świętego Michała Archanioła, Czarna Sotnia i różne inne. We Francji, może jeszcze wróćmy przejdźmy do Polski. Otóż w Polsce właściwie narodowy nurt w tym nowoczesnym
tego słowa znaczeniu, rozpoczął się tworzyć na bazie takiej bardzo, bardzo ogólnonarodowej, wszechstanowej, jakby można nawet w tamtym okresie powiedzieć. Mianowicie mianowicie w roku 1887 w Szwajcarii dochodzi do utworzenia jakiejś tajnej, międzyzaborowej, bardzo elitarnej organizacji o nazwie Liga Polska. Ona powstała ściśle na zamku w Kilfikon, niedaleko Zurichu. Może anotujmy to. 1887. Kilfikon. Ten zamek do dziś istnieje, pokazywali go w telewizji. O. Więc proszę Państwa, Liga Polska została właśnie założona przez kilka osób dosłownie. Właściciel tego zamku, Ludwik Michalski Matysek, dawny major powstania styczniowego. Dalej Zygmunt Miłkowski. Alias Teodor Tomasz Jeszcze. Tak, znany jako pisarz właśnie pod pseudonimem Jesz. Jak się nazywa ten Michalski na imię? Ludwik Michalski Matysek, dawny major powstania styczniowego. Dalej Zygmunt Miłkowski, dawny pułkownik powstańczy, właśnie pisywał pod pseudonimem Teodor Tomasz Jesz, taka książka na przykład Ci i tamci. Dalej Maksymilian Hertel, również były powstaniec, oraz dr Aleksander Hirschberg, kustosz zakładu imienia Ossolińskich. Był delegatem organizacji niepodległościowej z Lwowa. Pochodzenia żydowskiego. No podobnie. Jelenia Góra to. Pisze się przez RSCH. Tak jak w niemieckim oryginale. Tak, więc to byli właściwie ojcowie założyciele Polskiego Ruchu Narodowego. Różnych orientacji, jeszcze nie w tym ścisłym sensie, jak to później nadawano temu słowu już kilka lat później. I teraz jeszcze przepraszam, jak na im, ten Hertel Hirschberg mieli i na imiona? Maksymilian Hertel i Aleksander Hirschberg. Aleksander Hirschberg. Znaczy właściwie jeśli chodzi o Hirschberga i takich jak on, to należy raczej mówić o Polakach pochodzenia żydowskiego. To socjologicznie by to należało określić. No i teraz w Żonkowej Linii, proszę Was, uznali, że ta ich organizacja powinna w sposób ukryty sterować całą polską działalnością niepodległościową we wszystkich zaborach. Członkowie Ligi mieli za zadanie przenikać do różnych organizacji niepodległościowych i nadawać im odpowiedni kierunek. Powołano
też władze Ligi pod nazwą centralizacja. Postanowiono przystąpić do wydawania organu prasowego, który przybrał nazwę Wolnego Słowa Polskiego. No i już w tym 87 roku się ukazał pierwszy numer. Dalej centralizacja przystąpiła do zbierania składek na Skarb Narodowy, który miał być użyty do finansowania akcji niepodległościowej. Młodzieżowym zapleczem Ligi Polskiej był Związek Młodzieży Polskiej, zwany w skrócie Z, który zapożyczył od Wolnomularstwa strukturę organizacyjną opartą na stopniach wtajemniczenia. A ty, Robert Tomasz, jeszcze przypadkiem z nimi nie miał coś wspólnego? Z masonerią? Prawdopodobnie tak. To jest metoda stosowana, zapożyczona z masonerii. Najbardziej. No i teraz wprowadził też zresztą podział na braci, towarzyszy i eksternów, albo kolegów. I w 1888 roku kierownictwo Z-u uznało Ligę za najwyższą instytucję narodową i zobowiązało się popularyzować jej ideologię. I teraz właściwie z Ligi Polskiej wywodzą się dwa główne piony polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, nazwijmy to. Jeden, któremu początek nadał Roman Dmowski, Zygmunt Balicki i Jan Ludwik Popłaski. I drugi nurt wewnątrz PPS-u, którego główną postacią był Józef Piłsudski. Jeden i drugi nurt wywodził się z Ligi Polskiej, o czym mało kto dzisiaj w ogóle wie, a już zwłaszcza ci adwersarze, co tak są szkoleni z jednej strony, że wszystko co Dmowski to caca, co Piłsudski to B, a drudzy odwrotnie. To zresztą to niedawno, no kochani, takie szkolenia się odbywały wśród młodzieży narodowej. Ja już pomijam, że to jest oczywiście historia wykastrowana, bo pomija wspólne korzenie jednego i drugiego ruchu. I pomija fakt, że nigdy Dmowski nie stanął na czele ludzi walczących choćby o władzę bezpośrednio z Piłsudskim i vice versa. Zawsze się usuwał. No i proszę was, właśnie w 1800... Jeszcze kiedy został organ prasowy, Nowy Goniec Polski, tak? Coś takiego samego. Nie. Bo o którym pan mówi? Ligi Polskiej. Nie, Ligi Polskiej, Wolne Słowo Polskie. Aha, proszę. Wolne Słowo Polskie wyszło w 87 roku. I teraz w 1888 roku członkiem Z-u został młody student Uniwersytetu Warszawskiego Roman Dmowski, który już rok potem został przyjęty do Ligi Polskiej. I 4 lata potem, w 1893 roku, powołał do życia organizację o nazwie Liga Narodowa. Dmowski wspólnie z Zygmuntem Balickim i Janem Ludwikiem Popłaskim właściwie w Lidze Polskiej dokonali zamachu stanu wewnętrznego. To był przewrót. I ten nurt się zaczął bardzo szybko rozwijać. Liga Narodowa, która deklarowała się jako
koordynatorka Ligi Polskiej, faktycznie ustanowiła nową organizację. Liga Narodowa właśnie rozpoczęła działalność trójzaborową, podobnie zresztą jak Liga Polska. I ona... Tylko jeszcze te nazwiska. Roman Dmowski, Zygmunt Balicki i Jan Ludwik Popławski. No to byli stosunkowo młodzi ludzie w tamtym czasie. Dmowski był najmłodszy, ale najbardziej dynamiczny. Napisał broszurę programową Nasz Patriotyzm. I co było tutaj istotne? O ile Liga Polska się nie odcinała od tradycji przegranych, jakby nie było powstań, bo z natury rzeczy przecież tam w Wielkopolsce byli dawni powstańcy. O tyle Liga Narodowa stawia przede wszystkim na polityczne metody walki. Nie na zbrojne metody, tylko na polityczne. Tu już nie tylko chodzi o wykluczenie terroryzmu, ale w ogóle Dmowski mówi, że atakowanie na przykład zaborców militarne to jest bez sensu, bo akurat na tym odcinku oni są najsilniejsi. I tutaj walka jest skazana na przegranie. Natomiast zaborcy stają się coraz słabsi politycznie i na tym odcinku ich trzeba atakować. Bo wroga się atakuje tam, gdzie on jest najsłabszy, ale najsilniejszy, a nie na odwrót. No i Dmowski wspominał, jak kiedyś na spotkaniu stary powstaniec mówi: no, myśmy nie takimi sposobami, jak wy chcecie, kiedyś walczyli o niepodległość. A Dmowski na to mówi brutalnie: aleście przegrali, ten co przegrał, nie ma prawa pouczać innych, jak należy walczyć. Tu zresztą, proszę Państwa, powtarza się ta sprawa. No nie od żołnierzy niezłomnych się należy uczyć metod walki, bo oni przegrali. Przegrali i musieli przegrać, bo to była walka beznadziejna, bez zaplecza politycznego, bez programu politycznego. Trzeba się uczyć od tych, którzy w tamtym czasie podjęli walkę polityczną i walczyli, stawiając na infiltrację, czyli metodę Ligi Polskiej i Ligi Narodowej. No takim najbardziej znanym przykładem działacza, na przykład narodowego, który zastosował tę metodę i odnosił sukcesy, to był Bolesław Miasecki, jakby nie było. Założył olbrzymi ruch w PRL-u, oparty o jak najbardziej kapitalistyczny koncern, jakim było INKO, wydawnictwo, miał swoich przedstawicieli w Sejmie, miał, no sam zresztą nawet pod koniec... Nie, nie, bo inaczej to rozumiem. Tak, jak najbardziej trzeba było tego robić zachodniego. Ale też trzeba walczyć z tym okupantem, jak najbardziej. No jeżeli walczyć metodami żołnierzy niezłomnych, to naturalną konsekwencją tego jest przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm. No i to pachnie tą sprawą. Ja nie wnikam tu w sprawę, czy prowokacja była, czy nie była. Nie chodzi o to, że tacy ludzie, którzy poważnie to traktują, no to później takie rzeczy robią. Ale ja myślę, że tu trzeba dopowiedzieć jedną kwestię do tego. Mianowicie w dzisiejszej sytuacji nikt tych, którzy nie podjęli takiej działalności, nie ściga. Przynajmniej nie ściga formalnie. Znaczy jakiej działalności? No,
ci, co byli w Armii Krajowej, co pozostali po tych formacjach, którzy zostali właściwie porzuceni przez Zachód i rozwiązana została Armia Krajowa. Zobacz, co pan teraz mówi o sytuacji po wojnie. Tak. Bo ja mówiłem o sytuacji obecnej i o ideach wychowawczych na dzisiaj. Chwileczkę, bo chcę dokończyć. Oni byli bez wyjścia. Oni, gdyby nie podjęli działalności, oni po prostu nie mieli możliwości się wycofać. I to nie dlatego walczyli, że ideały, może nie tylko dlatego walczyli, że ideały, że chcieli jeszcze coś odzyskać, tylko jakby się ujawnili, to po prostu natychmiast byliby i dlatego musieli iść do lasu. O którym roku pan mówi? Mówię o początkach. Początki miały różne podokresy. U nas się wszystko wrzuca tu zamęt do kupy do jednego worka. Inny był okres 44-45, kiedy teren Polski to były tyły frontu i tu wtedy, no nie mówmy o ludowych organach, tylko o SMIERZ, NKWD i po prostu, jeżeli oni prowadzili dalej walkę z nowym okupantem, no to po prostu, po pierwsze, tracili od razu poparcie aliantów. Alianci się od tego zdecydowanie odcinali. Rząd londyński też tego nie popierał. Czyli to była działalność problemowa. Ale co mieli zrobić? Ja wtedy żyłem i mogę panu powiedzieć, że bardzo wielu ludzi wtedy się konspirowało, zmieniało tożsamość. I żyło, i bynajmniej nie wszystkich poza. Ale dobrze, ale byli ścigani i w ostateczności, jak widzieli, że zostaną skompilowani, to pozostawało co im? Ścigano przede wszystkim tych, którzy walczyli. Ścigano tych, którzy walczyli, a nie tych, którzy byli waka na przykład. Czy pan wie, ilu aparacie represyjnym PRL-u, nawet w czasie stalinowskim, było byłych hakowców? O tym się teraz milczy, ale jest taka książka profesora Poksińskiego, My sędziowie nie od Boga. I on zrobił statystykę. Proszę pana, z tym ściganiem makowców za samo AK, to jest grube naciąganie. Ja mogę powiedzieć jedno. W 60 roku, to już po 56 roku teraz przechodzę. W 60 roku głównym oficerem Służby Bezpieczeństwa, który kierował jako oficer śledczy śledztwem przeciwko Lidze Narodowo-Demokratycznej, był ówczesny kapitan, później awansował na pułkownika, Zbigniew Cieślikowski, który był byłym żołnierzem AK, więc nie mówmy o prześladowaniach makowców za to, że byli AK. Drugi sędzia, drugi, proszę pana, przykład z mego podwórka. Przewodniczącym składu sędziowskiego, który nas skazywał, był sędzia Sikorski, nie tylko żołnierz AK, ale dzielny żołnierz powstania, stracił rękę w powstaniu, więc mogę powiedzieć, że skazywał mnie żołnierz AK, więc nie mówmy o tych prześladowaniach za to, gdzie ktoś był w AK. Zależy, co kto w tym AK robił, gdzie działał. Inna była sytuacja tych AK-owców, co walczyli na terenach wschodnich, bo tych traktowano rzeczywiście z definicji tak, jak pan mówi, mówią. Ale nie mylmy z sytuacją tych AK-owców, którzy byli tutaj. A na przykład, mało kto wie, bo się o tym nie wspomina w tej chwili. Ja te informacje mam ze źródeł piłsudczykowskich po linii rodzinnej, a więc można powiedzieć dobre źródło od tej strony. Konkretnie pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski, który był w dowództwie KOP-u przed wojną, w 1939 roku był szefem sztabu 18 dywizji, której dowodził mój ojciec, a później w komendzie głównej AK był szefem 5 oddziału łączności dowodzenia. Zresztą trzymał do chrztu mojego starszego syna. No i proszę was, on opowiadał bardzo ciekawą rzecz, która zresztą się potwierdziła w wielu relacjach, ale nie w tych mainstreamowych obecnych. Dzisiaj się milczy o tym, że powstanie poznańskie w 1945 roku, ostatnie udane powstanie, zostało zorganizowane przez aparat londyński, przede wszystkim Armii Krajowej tamtejszej,
za wiedzą i na polecenie rządu londyńskiego, a więc całkowicie legalnie, i w porozumieniu z dowództwem Armii Radzieckiej. I co ciekawe, chociaż to było po akcji Burza, po tych wszystkich represjach, proszę was, Armia Radziecka wspólnie z tymi powstańcami naszymi z AK walczyła, zdobywali Cytadelę Poznańską zresztą. I potem, co jest ciekawe, nie tylko radzieckie wojsko nie rozbroiło ani nie internowało tej całej siatki Armii Krajowej, ale jeszcze dozbroiło i zostawiło władzę ludową w rękach tych żołnierzy Armii Krajowej. Słyszał ktoś z Państwa na ten temat jakąkolwiek informację, albo proszę mi pokazać w obecnych opracowaniach historycznych. Nie, w ogóle to ty się milczy, bo to burzy całkowicie. To się burzy całkowicie stereotypy. Trudno, żeby Rosjanie wtedy o tym trąbili, prawda? Tak, prawda? A podaję od razu źródło, że nie z jakichś partyjno-rządowych. No tak, ale może nie wszyscy, że tak powiem, znaleźli się w takiej sytuacji, że mogli, że tak powiem, współpracować ze stroną wschodnią. Proszę pana, zaraz. Tak jak choćby ten, który skazywał pana profesora, prawda? Proszę pana, ja mówię teraz o 1945 roku. I tutaj cała siatka, no nie pojedyncze osoby na zasadzie indywidualnej kariery. Profesor podał przykłady, ja się to jest tymi przykładami podparłem, profesor podał, nie swoimi. Ale proszę pana, no dlaczego tak było? No dlatego tak było, że okupacja niemiecka na tych terenach była tak straszna w stosunku do ludności polskiej, że tamtejsi nawet takowcy traktowali Armię Czerwoną jako wyzwolicielkę. To jest mój komentarz. Ale co jest tutaj istotne? A można jeszcze prosić o źródło na temat tego powstania poznańskiego? Pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski, pułkownik dyplomowany, szef 5 oddziału Komendy Głównej AK. To znaczy, to powstanie było, jest znane, tylko to, że to było na polecenie rządu londyńskiego i że to organizowała tamtejsza siatka AK. To od pułkownika Czachowskiego się dowiedziałem. A pani ma ogromną książkę na ten temat? Nie, to pan może znaleźć tylko w mojej tej czerwonej księdze. Może coś napisał. Tak, napisał. W każdym razie chodzi o to, że i tak, to teraz powiem swoją hipotezę. Czyli komunikat, a nie informacje. Przechodzę od informacji do komunikatu. Używam tego języka ogólnie jakościowej teorii informacji. Otóż, proszę państwa, podejrzewam, że nieprzypadkowo właśnie w Poznaniu w 1956 roku aparat centralny partyjny w Warszawie, któremu z Sololoku były stosunki w Poznaniu, ten grzech pierworodny, prawda, że to tym Londyńczykom tam za duże wpływy dano, zorganizowano właśnie prowokację gospodarczą, która doprowadziła do wypadków poznańskich, a nie z powstania poznańskiego, jak kto woli, bo to posłużyło jako pretekst do czystki, wręcz antypolskiej czystki w tamtejszej naprawce partyjno państwowej. Ale to już jest wewnątrz partyjna rozgrywka, bo te rozgrywki się cały czas toczyły, a o tym się milczy w oficjalnych opracowaniach obecnych, bo to nie pasuje do jednolitego obrazu. A to były rozgrywki nie tylko o stołki, to były rozgrywki z wyraźnym tłem politycznym. Więc tak to, proszę was, te sprawy wyglądały. No, a z drugiej strony, proszę was, a jeszcze dam wam przykłady. No, jest też takie
taki też stereotyp, że od początku PRL-u do samego końca to już najbardziej prześladowano narodowców NSZ. Za AK to AK, ale NSZ to było cały czas niszczone. No to mam wam przykład, ale taki mocny. Ze znanymi, powiedzmy, sfery, jak takiej, powiedzmy, około rodzinnej. Otóż był taki pułkownik Narodowych Sił Zbrojnych Mirosław Ostromecki, który wywodził się z ONR-u ABC, który później w czasie wojny był w Związku Jaszczurczym, to organizacja tajna założona przez właśnie ONR-ABC. Później z fuzji Związku Jaszczurczego i części NOW, która się nie chciała podporządkować Komendzie Głównej AK, bo uważała, że ona jest za bardzo agenturalnie spenetrowana przez różne agentury, powstał NSZ. No NSZ, który był liczącą się silną bardzo organizacją, bo w szczytowym okresie około 100 tysięcy żołnierzy liczy. Otóż Mirosław Ostromecki odpowiadał pod koniec wojny i zaraz po wojnie za okręg wschodni. Ściana wschodnia, te ostrzyzny gdzieś tam aż po Podkarpacie. Znałem go dobrze po linii rodzinnej, dzięki Deskurom, dlatego że jego żona z domu Deskur, a Deskurowie to moi krewni. Rozmawiałem z nim również po linii rodzinnej, a nie wiecowej. I on mówił, że głównym jego zmartwieniem po wojnie było rozładowanie lasów. To mówił prominent NSZ-u. Jakie było podziękowanie władzy ludowej za to, że próbował rozładować lasy? A było takie, że go aresztowano i skazano na karę śmierci. Tak jak wkrótce potem do Boszyńskiego. No, ponieważ jego żona dotarła do kardynała Sapiechy, kardynał Sapiecha do zastępcy Bieruta Stanisława Grabskiego, który stosował metodę ligi, infiltracji. I to To był ten sam Grabski? Stanisław Grabski, ten, a nie inny. Stosował metodę ligi z pełnym powodzeniem. Był zastępcą Bieruta, później nikt go nie wsadzał do Gomułkę wsadzili, a jego nie. No i wtedy załatwiał na przykład wielu ludziom, no choćby w wypadku Mirosława Ostromeckiego, zamianę kary śmierci na dożywocie. No i z tym dożywociem siedział, w 56 roku wychodzi, amnestia. Jest bardzo ciekawa rzecz, był jego taki artykuł biograficzny o nim. Czytałem od pióra jednego z znanych pisarzy, historyków IPN-u, niejakiego pana Muszyńskiego. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Biogram Ostromeckiego się kończy praktycznie na 56 roku, bo dalsza część nie pasuje do stereotypów. A ja tę sprawę bardzo dobrze znam, bo co się później stało z Mirosławem Ostromeckim po 56 roku. Ponieważ był on fachowcem, dobrym inżynierem, więc Bolesław Piasecki dał mu pracę w INCO, koncern chemiczny, pracę dobrą, miał pracę, mieszkanie we Wrocławiu, później go przeniósł do centrali w Warszawie. Mieszkanie miał na ulicy Kopernika, więc w pierwszorzędnej dzielnicy, tam bardzo dobrze zarabiał. Krzywda mu się nie działa i nawet opowiadał mi taką zabawną skądinąd historię. Otóż tam u nich w INCO przyjęli do pracy paru starych emerytów partyjnych z PZPR-u. No i te emeryty zapragnęły założyć w INCO podstawową organizację partyjną sobie. No to
Zirek mówi, że kierownictwo Paksu zwróciło się w tej sprawie do KC, że te stanowiska tam wszystkie w Winko to są w nomenklaturze Paksu, a nie PZPR-u. I towarzyszy tych wezwano do komitetu i powiedziano im, chcecie zakładać sobie organizację partyjną podstawową, to tam osiedlową, tam, na osiedlach. A te osiedlowe to nie miało żadnego znaczenia politycznego. Więc taka była sytuacja. No ale oczywiście ten biogram Mirosława Ostrołęckiego się urywa praktycznie na 56, bo po pierwsze nie pasuje do stereotypu prześladowania stałego, a po drugie pokazuje, że nawet ten, no jakby nie było, prominent NSZ-u, po pierwsze wcale nie dążył do trzymania w lesie tych swoich podkomendnych, tylko właśnie chciał rozładować las. Na ile się to udawało, na ile nie, to inna sprawa, ale dążenie było takie, żeby wyprowadzić ich z lasu, że za to go władza stalinowska chciała zamordować, że uratował go właśnie Stanisław Grabski, który no, po prostu stosował metodę infiltracji. I wreszcie, co najważniejsze, proszę was, że po 56 roku on mógł działać i to nie tylko po linii zawodowej, ale również politycznej, bo PAKS był organizacją polityczną, która miała swoich posłów w Sejmie, która miała swoich radnych, która miała swój koncern cały wydawniczy i tak dalej, i tak dalej. Więc te sprawy są inne niż się przedstawia w tej chwili opinii publicznej, dlatego że jest preferowany model, ja bym to wręcz nazwał postanarchistyczny. A do jakiego modelu pasuje działalność pułkownika Hedy Szarego, który walczył w tzw. lasach przeciwko komunie, atakując więzienie na Starachowicach, gdzie AK-owców i NSZ-owców wypuścili, zabrali ze sobą, a Niemców zostawili w więzieniu milicjantom. O mało nie stracił nogi, a jednocześnie prowadził ten jego oddział i on osobiście prowadził profesjonalną obserwacje, w jaki sposób Niemcy, wycofując się z ziem polskich przed frontem wschodnim, zostawili tutaj swoich agentów i w jaki sposób oni wniknęli struktury aparatu PPR. Proszę pana, oczywiście on ta pierwsza działalność, ta pierwsza część, o której pan mówi, była skazana na przegraną, a ta druga bardzo sensowna. Czy on o tym wiedział? Jakby się ograniczył do tego drugiego, proszę pana, to bardzo ciekawe mieć rezultaty. Ale... Później musiał rozwiązać rozdział, ukrywali się wszyscy, potem go aresztował UB, potem miał proces sądowy, tak, jeszcze w 56, potem jeszcze był przez kilka lat inwigilowany. No, ale już nie aresztowany. Już nie. W PZPR-ze był inwigilowany, ale ja tego nie traktuję jako represję. Nawet szykany, tylko jako dowartościowanie mojej działalności. Znaczy, na pewno trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że siły zbrojne w lasach uwiarygodniały represje władzy. Absolutnie, tak. I to jest sprawa oczywista. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę, że ci ludzie w pewnej sytuacji po prostu przynajmniej w ich rozumieniu byli bez wyjścia. To też nie jest tak, że te kilka przykładów od razu pokazuje całość, że prawda, wszyscy, którzy nie poszli do lasu, a byli w różnych formacjach akowskich czy innych, nie byli represjonowani. Ja nie robię rozważań na szczeblu taktyczno-operacyjnym, bo ja tu nie szkolę sierżantów ani kaprali. I na tym poziomie rozumowań nie będę prowadził. Natomiast mogę powiedzieć, że generalnie ci, którzy mieli jakąś strategiczną myśl, to liczyli na trzecią wojnę światową. A to był błąd.
To prawda. Sprawa była oczywista, że świat został podzielony. Oczywiście. Żadnej trzeciej świat. I tutaj mamy te same zdanie. I o tym przekonywał tych partyzantów Doboszyński, za co został skazany na karę śmierci. Dokładnie. No właśnie, no to chyba... proszę mi przypomnieć, że teraz mam przejść do ruchu socjalistycznego. A jeszcze się zapytam o tak zwane rozładowywanie lasów przez władzę ludową. Że władza ludowa ogłasza apel do tzw. leśnych, żeby się ujawniali. I oni się ujawniali po jakimś czasie ich carca radny. To też. To różnie było. Natomiast takich organizacji, które... Siedziałem w więzieniu z niektórymi takimi. I wiem, ile mitów na ten temat krąży. Mogę powiedzieć jedna. Była amnestia w 1947 roku. Połączona z abolicją. To była zasada, że abolicji podlegały te przestępstwa w rozumieniu PRL-u, z których się dany ujawniający wyspowiada. I teraz było tak, jedni się chcieli ujawnić, drudzy nie. No i umawiali się, że jak będziesz się spowiadał tam, to o tym, cośmy wspólnie robili, to nie będziesz mówił, bo ja chcę zostać konspiracji. No a później jak ten działał dalej w partyzance i wpadał, śpiewał jak na świętej spowiedzi, to były metody już wtedy nawet i chemiczne łamania, no to wychodziły takie sprawy, z których się tamten nie wyspowiadał, no to pobrali i zamykali. I później się mówiło, o za AK prześladowali, nie za AK, tylko niejednokrotnie właśnie za to, że nie dopełnił warunków amnestia. Ja z takimi siedziałem ludźmi, którzy pluli sobie w brodę. No, że nie dośpiewał. No nie, że uważam, jedyna sprawa to jest konsekwencja. Albo w ogóle nie wychodzimy, no to jeszcze zaraz po wojnie było wyjście, uciec za granicę. Była różna granica, zwłaszcza z Czechosłowacją, można było uciec. I bardzo wielu ludzi uciekło. Musimy skończyć. Albo jeżeli już się ujawniamy, to ze wszystkim.